kuchni wydarzyło się dziwne zjawisko. Kiedy wbiłem do środka, na desce zauważyłem to. Prawdopodobnie są to ogórki kieszone, pokrojone na plasterki. Ale zobaczcie, zostały zaatakowane przez masło. Sytuacja nie za dobra. Dodatkowo lekko śmierdzą. Zobaczmy, czy jeszcze są jadalne. Fu, na upartego. Jakbym zatkał nos, to może bym przetrwał. Ale normalny człowiek już dawno by nie żył. A ja bez zatykania nosa zjadłem. Ale ja jestem bardziej wytrzymały od zwykłego śmiertelnika. Więc ja mogę. Ale normalni ludzie już dawno by nie żyli. Więc jak będziecie wchodzić do kuchni i zobaczycie taki widok, to nie ruszajcie tego. No chyba, że chcecie poczęstować swojego wroga i chcecie, żeby umarł. No to wtedy możecie, ale w innym przypadku nie.